Zmieniamy nieco temat, przenosimy się do Hollywood, a tak naprawdę będziemy podążać za trendami Jennifer Lopez. Wszyscy ją uwielbiamy, podoba nam się jak wygląda, jak się czesze, jak się ubiera. No to właśnie a propos czesania. Dzisiaj pokażemy jak szybko zrobić kucyk a la J.Lo, czyli tak zwany koński ogon, który podobno pasuje każdej kobiecie niezależnie od wieku. Jest z nami Ania Malec, dwie piękne modelki, na których pokażemy jak to zrobić szybko i błyskawicznie. Ale zanim zaczniemy, Aniu, powiedz, czy rzeczywiście każda z nas może pozwolić sobie na pięcie takiego wysokiego kucyka? Absolutnie każda. Niezależnie od wieku i okoliczności, sytuacji, jaką mamy aktualnie wokół siebie. Absolutnie kuc jest dla każdego. I podobno to jest bardzo szybki lifting twarzy. Wyszczupla i odmładza. Czy to prawda? To prawda. To brzmi trochę śmiesznie, ale wystarczy wyobrazić sobie, że jeśli napinamy mocno skórę głowy, naciągamy również... Rzeczywiście podciągamy delikatnie skórę do góry. I też optycznie twarz jest wyszczuplona, prawda? Zdecydowanie. To zależy też od tego, w jakim miejscu ten kucyk się znajduje. Czy on jest na szczycie głowy, czy jest to raczej niskie upięcie. Wszystko zależy od tego, jaką mamy stylizację. A powiedz właśnie, tak a la J.Lo, ona zawsze wysoko bardzo się czesze, tak? Żeby tak było ten kuc widać. J.Lo charakterystyczne jest właśnie to, że wszystkie włosy gładko zaczesane są najczęściej przy buzi. Natomiast tutaj dzieje się historia. I taką historię dzisiaj pokażę, ponieważ nie każda z nas ma na tyle dużo objętości w swoich włosach, nie na tyle one są długie, żebyśmy mogły sobie stworzyć pięknego, długiego kuca a la J.Lo. Oczywiście wszystkie wiemy, że J.Lo również takowych włosów na co dzień nie nosi i wszystkie jej piękne kuce tak naprawdę są doczepami, po prostu. My tu dzisiaj mamy też taki sprytny kucyk. Chciałabym pokazać, Olcia ma piękne włosy, długie, natomiast zawsze mogło być piękniejsze, jeszcze i dłuższe, prawda? Mamy sobie tutaj taką kitę. Można ją nabyć tak naprawdę dzisiaj wszędzie. O, jest z takim grzebyczkiem, prawda? Dokładnie. Nie wiem, czy to widać, kitka ma taki sobie sprytny grzebyczek. Wszystko widać. Który wpinamy sobie sprytnie pod gumkę. Aha. I tu jest taki rzep też dookoła. Właśnie. I powiem szczerze, że w doborze tych kuców musimy być bardzo ostrożne, ponieważ tak naprawdę ten rzep to jest coś, czego nam tutaj zupełnie nie potrzeba. Nie potrzeba. Rzepy myślę, zupełnie nie lubią się z włosami. Ja postaram się to sprytnie zrobić dzisiaj. Natomiast, drogie panie, wybierajcie kucyki raczej z samą spinką, bez tych takich rzepowych dopinek, bo one mogą wam bardziej zaszkodzić waszym włosom niż tak naprawdę pomóc. A, bo możemy uszkodzić włos przez... Dokładnie, ten rzepik się może wplątać. Tylko dzięki temu jesteśmy w stanie zamaskować gumkę. Nie dzięki rzepowi, tylko dzięki pasmu włosów tak naprawdę. Możemy je wybrać z tego kuca, ewentualnie też możemy wybrać ze swoich naturalnych włosów. I sobie podpinamy tylko takie pasemeczko szybciutko wsówką. Oczywiście J.Lo tak, prezentując się na scenie. J.Lo. Czy włosy ciemne powinny być bardziej jakby tak zaczesane na gładko, czy powinny być w większym szaleństwie? Myślę, że tak. Ciemne włosy lubią, nie lubią tekstury, ciemne włosy lubią nabłyszczenie, lubią wygładzenie, więc wydaje mi się, że w takiej formie wygląda to zdecydowanie lepiej. No a tutaj druga modelka prezentuje również wysoki kucyk, ale z delikatną nutą szaleństwa na głowie. Dokładnie. Ten kucyk jest już zupełnie inny w formie. To jest taki kucyk troszkę a la pony, natomiast pokażę tylko, co szybciutko można zrobić, żeby dodać mu objętości. Tutaj nie mamy doczepów, mamy piękne, naturalne włosy. Świetnym patentem na super objętość, J.Lo pewnie też tego używa, są pudry do włosów. To jest coś, co nam daje efekt takiego jakby lekkiego tapiru. Dodaje nam objętości w bardzo prosty sposób i w ogóle nie obciąża naszych włosów. Ja tu posiadam taki magiczny pył. Posypujemy proszę, sam proszę. Kucyk. Dokładnie, posypujemy sobie sam kucyk. I paluchami robimy tutaj trochę zamieszania, żeby się zadziało, żeby pojawiła się objętość. To jest naprawdę wszystko bardzo proste. Jesteśmy w stanie same zrobić to wszystko w domu. Tak naprawdę akurat w tej stylizacji chodzi o to, żeby było tego bałaganu naprawdę sporo.
ciężkawo wykonywać fryzurę bez lustereczka. To jest zawsze tutaj u was. Jest pięknie. W pytanku czyli wyzwanie. Tak. Dziewczyny, które mają ciemniejsze włosy, muszą być na gładko uczesane, czy powinny być i ładnie wyglądają, natomiast blondynki mogą sobie pozwolić właśnie na takie zmierzwione włosy. Dokładnie, się? Zwłaszcza no przy takich koloryzacjach, jakie ma Sylwia, koloryzacjach takich trójwymiarowych, kiedy pięknie prezentujemy również kolor, bo on się bardzo ładnie rozwarstwia w takiej burzy loków. Bardzo ci A tak w ogóle tak? to muszę tylko powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ salony fryzjerskie są już otwarte. Bardzo się z tego cieszymy, my styliści. Mamy w Polsce mnóstwo fantastycznych stylistów i zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Wasze wsparcie jest dla nas bardzo ważne i cieszymy się, że może Wam służyć, a już wkrótce okres imprezowy, więc Jej. Cieszymy się. My też się bardzo cieszymy. Dziękujemy, Aniu, bardzo pięknie. Dzięki, dziewczyny. Zostajemy w klimacie gwiazdorskim, tylko po prostu rozwijamy czerwony dywan. Przenosimy się do Ani i Maćka.